Co wydarzy się wkrótce? W najbliższe 7 dni, w najbliższy tydzień. Zobaczmy, kochani, co pokażą karty Tarota i Lenormanda. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Wszystkich moich kochanych subskrybentów, których jest już prawie 5000. Zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybuj dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz codzienne powiadomienia o moich premierkach, o moich rozmaitych wróżbach kolektywnych dla Was. Zapraszam również do lajkowania z łapką w górę, do komentowania oraz na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne, moi kochani, odbywają się oczywiście prywatnie na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i osobistych pytań. Oczywiście są w pełni dyskretne. Zapraszam, jeśli jesteście potrzebujący, chcecie wskazówki, nie wiecie, co dalej zrobić, męczycie się emocjonalnie, napiszcie mi na e-mail. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikami i w komentarzach, a ja odpiszę Wam, jakie są warunki oczywiście takich wróżb indywidualnych. Zapraszam serdecznie. Kochani, dzisiaj wylosuję dwie karty. Dwie karty. Jaki jest temat? Jaki temat pokażą karty Tarota i co wydarzy się wkrótce w kwestii tego tematu? Także zobaczmy, jaka karta mi wypadnie. Proszę o dwie karty. Proszę o dwie karty. Ok, dziękuję, już mam. Dwie karty mi wypadły. Dziękuję serdecznie. I do tego wylosuję karty Lenormanda. Zapraszam wszystkich serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybujcie mój kanał koniecznie, żebyście byli tutaj moimi częstymi widzami. Bardzo się cieszę, jak liczba subskrybentów wzrasta. Proszę o karty na aktualny temat. Proszę o karty na aktualny temat. Dobrze. Kochani, co jest aktualnym tematem naszym? To 7 buław. 7 buław, osoba pytająca. 7 buław w tarocie oznacza taki temat, by wyznaczać swoje własne granice, by wziąć jakąś dobrą, usadowić się w dobrej jakiejś pozycji, by nie dać się zranić i by nie walczyć, jeśli nie musicie, by nie walczyć o coś, jeśli nie musicie, tylko zostawić przebieg spraw naturalnie. I nie walczyć na siłę i się nie wykańczać. Także obrać swoje granice, wyznaczyć granice, gdzie będziemy czuć się bezpieczni, obrać dobrą pozycję, by nie dać się zranić nikomu i zrobić jakby jak nie mówi się mur, ale zrobić taką owłoczkę, tak, między sobą, żeby nikt Was nie ranił swoim zachowaniem, swoimi słowami i nie walczyć za wszelką cenę o coś. Tutaj dotyczy to Ciebie, osoba pytająca. Chodzi o to, by Wasze sprawy, Waszej egzystencji, które są dla Was bardzo, bardzo, bardzo ważne, istotne, najważniejsze, sprawy egzystencji to oczywiście sprawy pracy, finansów, domu.
rodziny, by tutaj zobaczyć, co jest fałszywe lub kto jest fałszywy i kto jakieś ma tajemnice przed wami. Tajemnice, które tutaj są ukryte. Czyli ktoś tutaj, jeśli chodzi o waszą egzystencję, jest tutaj fałszywy i kranie szczerze z wami. Widzicie te maski? Fałszywi ludzie, fałszywe intrygi, obgadywania, nie wiem, jakieś sprawy za plecami być może. I tu trzeba to zauważyć najpierw i wyjaśnić, ponieważ to ewentualnie myślicie, że zagraża waszej egzystencji i że właśnie tutaj musicie się przed tym bronić albo o coś walczyć. Ale tak jak mówiłam już, nie walczcie o coś za wszelką cenę, tylko dajcie się temu spokojnie rozwinąć. Natomiast oczywiście chrońcie się. Tutaj ktoś rzeczywiście jest w waszym otoczeniu, przy domu lub przy pracy fałszywy. Nie gra z wami fair. Zobaczmy, jak rozwinie się ten temat. Jak rozwinie się ten temat w najbliższe 7 dni, w najbliższym tygodniu? Jak rozwinie się ten temat w najbliższym czasie? Przepraszam, coś chłodno tutaj dzisiaj, pada deszcz. Już zobaczmy. Dobrze, jak rozwinie się ten temat, który żeśmy poruszyli? Siedem mieczy. Siedem mieczy mówi o oszustwie, kradzieży, kłamstwach, intrygach. Siedem mieczy. Wow. To karta kogoś, bardzo negatywna karta, zdrady również. Karta kłamcy, zdrady, kto ucieka przed wyjaśnieniem spraw. Siedem mieczy to karta kłamstwa, oszustwa. Także macie tu z kimś rzeczywiście do czynienia, kto intryguje, kłamie na wasz temat. Teraz rozumiemy, dlaczego wyszła nam karta siódemki buław, że musicie chronić siebie i obrać taką pozycję, by was nikt nie ranił. Tutaj siedem mieczy mówi o jakimś oszuście, kłamcy, o kradzieży również. Uważajcie na wszelkie kradzieże, by nie zostało wam coś rzeczywiście w dosłownym tego słowa znaczeniu ukradzone, byście nie zostali tu obrabowani. No albo uważajcie na jakieś osoby, które rzeczywiście wam szkodzą. Tutaj chodzi o sprawy, nie wiem, waszych kontraktów, waszych związków, małżeństwa. Powinniście porozmawiać o tym, ponieważ tutaj jest jakieś oszustwo. Chodzi albo o uczucia, które będą tu zranione, albo o pieniądze. I tutaj jest jakaś osoba, która musi to wyjaśnić. Urzędnik, szef, osoba wpływowa, osoba na wyższym stanowisku, ewentualnie sędzia, adwokat, który musi tutaj te kłamstwa, te oszustwa, kradzieże emocjonalne lub finansowe wyjaśnić. Osoba jakaś wpływowa, urzędnik, szef lub no jakiś adwokat, jeśli chodzi o sprawy rozwodowe ewentualnie, tutaj poprowadzi te sprawy pozytywnie. Czyli sprawy rozwiążą się pozytywnie na końcu. Ale tu ktoś wpływowy, silny, zamożny czy o dobrym statusie społecznym musi tutaj pomóc. Ponieważ tutaj macie do czynienia z jakimś oszustem po prostu. Siedem mieczy to karta oszusta, złodzieja, kłamcy. Także tutaj macie rzeczywiście z taką osobą do czynienia. I to musicie wyjaśnić tutaj jakoś profesjonalnie i będzie jakaś rozmowa na ten temat. No, nie są łatwe karty. Dzisiaj nie jest łatwy temat, kochani. I nie ma to rzeczywiście tylko tutaj do czynienia ze sprawami
związku, czy miłości, czy małżeństwa, ale tutaj jest bardzo szerokie spektrum tych spraw, ponieważ przy Waszej egzystencji, czyli domu, rodzinie, pracy, pieniądzach, tutaj ktoś Wam miesza, psuje, szkodzi, zagraża, kłamie, intryguje i to trzeba wyjaśnić i to profesjonalnie, żeby sprawy mogły potoczyć się znów dobrze. Także taka dzisiaj wróżba, co wydarzy się wkrótce. Wyjaśniajcie te problemy i te sprawy. Uważajcie na siebie, by ktoś Was nie zranił. Także przyjmijcie dobrą decyzję i chrońcie siebie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.